Tramwaj widać jedzie, prawda? Także jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa. No to jest ten Park Skaryszewski. Państwo zobaczą, że tutaj były dwie kamery, a nawet jest, ale ona może jest nieczynna. Państwo zobaczą te kamery. No tutaj też, zresztą podejdziemy, bo tutaj to chyba właśnie, że nie ma tej kamery. Zobaczymy, czy aby ona... Tak, nie ma tutaj tej kamery. Jest jedna kamera, ale też nie wiadomo, czy ona jest czynna. Czynna chyba, tak. Także proszę Państwa, jest taki tu napada na ludzi taki wariat, no dziad katolicki, łeb okrągły, oczy małe, jasne raczej spodnie, także my musimy chyba raczej ciemne spodnie nosić, żeby to było wyraźne. Napada na ludzi i jest agresywny, no bo przecież dziady katolickie są agresywne w Warszawie, w ogóle zawsze tak raczej było, proszę Państwa. No co, jesteśmy w Parku Skaryszewskim, jakby kto nie wiedział. Park Skaryszewski to, co zaczęłyśmy, będziemy kontynuować. W roku 1925 został wzbogacony o ogród Różany, to tam z tyłu dalej, na wprost, oraz plac zabaw, tutaj po lewej dalej, na wprost. 2 lata później ustawiono na Różańce rzeźbę, tancerka, na Różanka, na Różance, bo to wiesz. Katoliczka przyjdzie, będzie tutaj różańce klepała. Tancerka autorstwa Stanisława Jackowskiego. W tym samym roku, na północnym zakończeniu głównej osi parku, założono ogródek daliowy. Także tutaj strasznie się biega, tu się po prostu, wierzcie Państwo, wszystko właściwie w tym parku dzieje. Nie, aha, nie ma tego pomnika, że nie ma tego pomnika przyjaźni polsko-radzieckiej, żołnierzy walczących, proszę Państwa, o wolność waszą i naszą. Tutaj stał, gdzie piesek, ciut dalej, tam pomnik nie ma.